Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody i oddzieli jednych od drugich, jak owce pasterz oddziela od kozłów. Owce postawi po prawej, kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król o tych po prawej stronie i powie do nich: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, bo byłem spragniony, a daliście mi pić, bo byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Wówczas zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, lub kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, przybyszem, nagim, kiedy chorym, w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kiedy będzie koniec świata? Jak on będzie wyglądał? Co będzie się działo? Jak mówiłem w ubiegłym tygodniu, ostatnie trzy niedziele roku kościelnego zbliżają nas do wieczności. Mówią o czasie, kiedy przyjdzie nam się spotkać z Panem i dać relacje ze swojego życia. Wyobraź sobie. Dowiadujesz się, że jest właśnie koniec. Że za chwilę uderzy asteroida w Ziemię. Nie masz szans na ratunek. Jak spędzasz ostatnie 60 minut swojego życia? Jedni pewnie spędziliby ostatnie chwile z ukochaną osobą, będąc blisko, a jeżeli gdzieś z daleka, to pewnie rozmawialiby przez telefon. Jeszcze inni szybko pogodziliby się z nieuniknioną katastrofą i jeszcze inni delektowaliby się pewnie lampką dobrego wina, które to wino odkładane było na największą okazję, bowiem jeszcze taka nie nadeszła. A jeszcze inni, wszak trzeba coś zjeść, coś dobrego, coś ugotować, chociaż tak, na koniec, pewnie by coś pysznego spożyli. A ty, co byś zrobił, bracie i siostro? Jak spędziłbyś ostatnie chwile swojego życia? Wyobraźmy sobie, że przyszedł koniec. Nagle wszystko się skończyło. Otwierasz oczy i patrzysz, a dookoła nie widzisz nic poza białą mgłą, która
która nagle opada. I widzisz króla, władcę świata, siedzącego na tronie. Dookoła aniołowie. Obok niego są starcy w białych szatach. Oto zaraz zacznie się sąd. Rozprawa sądowa. Ale nie, zaraz coś dziwnego. Oto król prosi o kawałek chleba, o szklankę wody, o coś do ukrycia nagiego ciała, o pomoc w szpitalu, o odwiedziny w więzieniu. Zaczyna się sąd. Wpuśćcie oskarżonych. Wchodzą. Wśród nich i ja. Jestem z długiej kolejce, ale widzę z daleka, że zaczyna się selekcja. Jedni na prawo, inni na lewo. A ja? A gdzie ja pójdę? A dlaczego jedni na prawo, a drudzy na lewo? A co będzie ze mną? Kim ja jestem? Owcem? Owcą? Kozłem? Wreszcie podchodzę i sędzia zadaje pytanie. Co myślisz o sobie? Ale ja? To znaczy? Co zrobiłeś w swoim życiu? Pyta sędzia. Dziś Jezus pyta ciebie, co robisz w swoim życiu? Jakie ono jest? Co mu odpowiesz? Stoję przed nim. Patrzę w jego oczy. I nie wiem, co powiedzieć. Jezus pyta, umiesz dzielić się z innymi? Potrafisz poświęcić swój czas, podać kubek wody, podzielić się chlebem, dać okrycie, a może na okrycie, odwiedzić, zadzwonić, stracić czas. Jaki jesteś? Jaki byłeś? Pyta cię Jezus. Co mu odpowiesz? W zależności od twojej, mojej odpowiedzi pójdziesz albo na prawo, albo na lewo. Czy już wiesz, jaki byłby twój los? W którą stronę byś poszedł? Czy na zmartwychwstanie ciała? Czy na zmartwychwstanie potępienia? Co kwalifikuje mnie, by wejść do nieba? To, co robiłeś na ziemi. Jaki byłeś dla innych? Jak kochałeś Boga w nich? Ta dzisiejsza refleksja o końcu świata nie jest czytana całkowicie bezpodstawnie, ale właśnie po to, aby jeszcze lepiej zrozumieć, że ten czas nadejdzie. By lepiej zobrazować to widzimy już scenę końca świata, sądu ostatecznego, znanego malarza Hansa Memlinga. Ten obraz znajduje się w Gdańsku. Robi niezwykłe wrażenie na tych, którzy go oglądają. Oto w głównej części widzimy Chrystusa zasiadającego na tęczy, która jest symbolem przymierza Pana Boga z człowiekiem, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Pod stopami Chrystusa widzimy kulę ziemską, bowiem Chrystus jest Panem Wszechświata. Po prawej i po lewej stronie głowy Chrystusa widzimy miecz, bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, i lilię, symbol czystości Chrystusa.
A po prawej, po lewej stronie głowy Chrystusa widzimy aniołów, którzy trzymają, gdy przyjrzymy się z bliska, narzędzia męki pańskiej. Poniżej, pod Chrystusem, widzimy postać Michała Archanioła, który trzyma wagę umieszczoną na pastorale. Na wadze Michał Archanioł waży ciało ludzkie, a więc tych, którzy poszli na sąd boski. No i prawa i lewa strona, jak słyszeliśmy w dzisiejszej świętej Ewangelii. Po lewej stronie tego obrazu widzimy tych, którzy wpuszczani są przez świętego Piotra, trzymającego w dłoniach klucze. Wchodzą choć nadzy. To ciekawe. Stajemy przed Bogiem nadzy, nie mając absolutnie nic do ukrycia. Tacy, jacy jesteśmy. Wchodzą i otrzymują szaty. Wchodzą do Królestwa Niebieskiego, a zatem wchodzą na zmartwychwstanie ciała. Ale mamy także prawą stronę tego tryptyku, gdzie mamy ogień piekielny, ogień nieugaszony. Jak mówi Ewangelia Święta, przygotowany diabłu i jego aniołom. I tam są męki, o których mówiliśmy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, które widziała święta siostra Faustyna i zapisała w swoim dzienniczku, że każda dusza męczona jest tak, jak za życia grzeszyła. I ci idą na zmartwychwstanie potępienia. Jezus, sędzia sprawiedliwy, ten, który zasiada. Czy zatem trzeba nam bać się tego sądu ostatecznego? Czy zatem trzeba się nam bać Jezusa, który jest sędzią? Czy zatem trzeba się nam bać Boga, który przecież jest Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia? Zakończę tę refleksję o końcu świata bardzo ciekawym słowem, które zasłyszałem od naszego kardynała, który powiedział, że kiedy czytamy Apokalipsę świętego Jana, dowiadujemy się, że przy sądzie ostatecznym Bóg otwiera księgę życia. Bóg nie ma księgi śmierci. Bóg ma księgę życia. I Bóg nie napawa się naszym grzechem. I nie będzie sądził nas z naszych grzechów. A z czego będzie cię sądził? Bóg będzie ciebie i mnie sądził z miłości. I zada ci pytanie, ile dobra zrobiłeś? Jak służyłeś drugiemu człowiekowi? Ile miłości mu ofiarowałeś? Czy masz ofiarować mu co dzisiaj? Jeśli by cię zapytał, co dobrego zrobiłeś, miałbyś przygotowaną odpowiedź? Niech ten obraz sądu ostatecznego, Chrystusa, który czeka na nas w Królestwie Bożym, będziemy mieli przed oczami. Niech On nas upomina, niech On nam przypomina o tym, że celem naszego życia jest spotkanie z Nim, Bogiem pełnym miłosierdzia, Bogiem, który kocha i który przede wszystkim czeka na każdą i każdego z nas. Chciejmy przygotować się na to spotkanie z Jezusem Chrystusem, Królem Wszechświata. Amen.